Witajcie, czas na kolejną odsłonę z cyklu Ikony Kina. Serdecznie zapraszam. Dzisiejszy odcinek uniesie nas wysoko hen ponad chmury, bowiem zajrzymy w głąb pojęcia, jakim jest pilot i z czym to zagadnienie jest powiązane. Piloci w walce o Anglię, różne narodowości łączące siły w starciu z okupantem Niemcami, tworzący się w tle skwadron o nazwie Dywizjon 303 i szansa na wzięcie udziału w boju solidnie przeszkolonych polskich asów przestworzy. Film pokaże, że coś, co wydaje się piękne, wcale takie nie jest. Że z reguły gra między samolotami opiewa o szale zawieszoną między życiem a śmiercią żołnierzy w imię Boga, honoru i ojczyzny. Christopher Nolan z natury tworzy filmy opiewające o gatunek sci-fi. A tu proszę, film wojenny, który rozpatrywać można pod kątem ziemi, wody i powietrza. Każdy sygnał do działania wzmaga u widza potężne emocje, a montaż czasowy pokaże, jaki dystans pokonuje bohater z uwzględnieniem dni, miesięcy w stosunku do choćby pilota, który atakuje wroga w powietrzu i jak rozgrywa się cała dramaturgia z nią powiązana. Pewien konstruktor, który musi zmyć z siebie porażkę, poniesioną za pomocą licznych filmów tworzonych przez niego samego i szansa na odbicie od przysłowiowego dna, tak aby wzbić się ponad wyżyny. Nasz bohater przy odpowiednim podejściu zbuduje maszyny, które nawet filozofom się nie śniło, czy uda mu się za pomocą żelaznych potworów osiągnąć zamierzony sukces? As przestworzy, jakich mało. Prowadzenie samolotu odrzutowego z jego udziałem to czysta poezja. Chcąc wyrwać się z przyziemnego lotniskowca, bierze udział w elitarnej grupie pilotażowej o nazwie Top Gun. Czy da radę pokonać swoich rywali w walce o podium? Pewna maszyna rolnicza marzy o przetarciu szlaku i zostaniu zawodowym samolotem, który może zapisać się złotymi zgłoskami w świecie sportu. Bohater o imieniu Dusty to zuchwały młody samolot, który z pomocą przyjaciół ma szansę na bycie legendą. Czy będzie tak? Przekonajcie się sami. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Cześć! W celu zgłębienia dalszych informacji zapraszam na grupę Recenzje Filmowe, gdzie można dowiedzieć się wiele ciekawych i interesujących ciekawostek. Dodatkowo zapraszam na stronę Movies Hunters w celu poszerzenia wiedzy z zakresu filmowego.